Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Oto słowo Pańskie. Wczoraj spotkałem pewnego artystę, człowieka, który ma nazwisko, dlatego że w swoim życiu namalował parę dobrych obrazów. Natomiast był to człowiek, który dalej maluje. Też proponował, że może zrobi jakiś portret mnie, przychodzącego człowieka obok. Natomiast na chwilę rozmawiając z nim, powiedział trochę historii swojego życia. Po tym, jak się okazało, siedział na tym krześle, gdzie malował, obok miał śpiwór, dlatego że jego życie nie układało się tak, jak powinno. W swoim życiu doświadczył bardzo dużo cierpienia, oszustwa, został okradziony, został wykorzystany niejednokrotnie. Jakoś tego życia potem nie potrafił poskładać w całość i cierpiał z tego powodu. Kiedy się patrzy na historię takiego człowieka, może spotkałeś kiedyś kogoś takiego w swoim życiu, osobę, która cierpi, doświadczyła niesprawiedliwości, to człowiek pyta dlaczego, a z drugiej strony, gdzie są ci, którzy powinni pomagać, bronić, ci, którzy powinni wyprowadzać takie osoby z cierpienia, które powinny się upominać o nich. Podobna sytuacja miała miejsce właśnie za czasów proroka Amosa, o którym słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Jest nazywany w Biblii, czy przez biblistów, mężem Bożej Sprawiedliwości. Oto Bóg go posyła, mężczyznę, który pochodzi z miasta Tekoa, który leżał 18 kilometrów od Jerozolimy, po to, aby poszedł właśnie do tej Jerozolimy, chodził do różnych miast i upominał się w imieniu Boga o sprawiedliwość. Jest tym, czego działalność przypada mniej więcej w 8 wieku przed Chrystusem. I jego zadaniem jest to, aby zwrócić uwagę tym wszystkim, którzy żyją w sposób niesprawiedliwy. A było wtedy takich ludzi bardzo dużo. Tych, którzy uciskali ludzi słabszych, którzy wykorzystywali swoją pozycję. Słyszeliśmy dzisiaj w tym czytaniu, są tacy, którzy za srebro sprzedają sprawiedliwego, ubogiego sprzedają za parę sandałów. Tyle jest wart człowiek, co para sandałów. W proch ziemi wdeptują głowy biedaków. Chodzą po tych biedakach, stąpają po nich. Ubogich kierują na bezdroża. Nie dość, że nic nie ma, to jeszcze sprawiają, że ci ludzie błądzą w swoim życiu. Ale oprócz tego są tymi, którzy dopuszczają się grzechów. Ojciec, syn chodzą do tej samej dziewczyny. Nie ma małżeństwa, chodzenia. Są tymi, którzy grzeszą, znieważają święte imię Boże. Co gorsze, są tymi, którzy są w świątyni, na płaszczach zastawnych, wylegują się przed ołtarzami. Wino wymuszone grzywną piją w domu Boga. I teraz
Im się wydaje, że są bardzo mocni. Że mogą wiele dlatego, że mają pozycję, że mają władzę, bo mają pieniądze, bo mogą żyć w luksusach. I Bóg przychodzi przez proroka Amosa i mówi: przypomnijcie sobie, jak to ja wyprowadziłem was z Egiptu, jak to ja byłem w stanie zniszczyć Egipt, tych, którzy was gonili, faraona zmusi do tego, aby was wypuścić. Jak to ja byłem tym, który wielkich Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry i mocni jak dęby, byłem w stanie wykorzenić, byłem w stanie zniszczyć. Nie chodzi o to, żeby pokazać, jak Bóg niszczy czy wykorzenia, ale Bóg chce pokazać tym ludziom przez proroka Amosa, żeby nie myśleli, że są tak mocni na tym świecie, że mogą sobie igrać z Bogiem i z drugim człowiekiem. Że do nich należy ostatnie słowo. Że może szybko biegają i umkną. Prorok mówi: szybko biegacz nie będzie miał gdzie uciec. Mocarz, bo może tak mu się wydaje, nie okaże swej siły. Bohater, mocny, sprawdzony w boju, nie ocali swojego życia. Łucznik się nie ostoi. Bóg mówi: nie łudź się. Choćbyś myślał o sobie, że nie wiadomo kim jesteś, nie ocalisz się. Jeżeli jesteś człowiekiem, który dopuszcza się niesprawiedliwości. Dzisiaj też Psalm 50 zachęca do tego, aby w swoim życiu, patrząc na życie, patrzeć na nie w taki sposób, że jako wezwani do tego, żeby być przed Bogiem, wyrzekać się grzechu. Aby nasze życie było tak, tak, nie, nie. Aby nie łudzić się, że mogę sobie igrać z prawem Bożym. Byli tacy, którzy wymieniali przykazania Boże. Na ustach mieli przymierze Boże. Często my, kapłani, jesteśmy tymi, którzy głoszą. Albo może wy, dziadkowie, babcie, rodzice, wobec swoich najbliższych, a może w pracy masz jakieś stanowisko, gdzie innych wzywasz do sprawiedliwości, a może masz funkcję społeczną. I Bóg mówi, jeżeli ty wymieniasz te przykazania, to Bóg pyta, czemu je wymieniasz, jeżeli nienawidzisz karności, sam nie jesteś tym, który to robi, kiedy słowa Boże odrzucasz. Jeżeli widzisz złodzieja i razem z nim biegniesz i uciekasz, trzymasz z cudzołożnikami, w złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy, kiedy przemawiasz przeciw bratu, kiedy znieważasz syna swej matki, Bóg mówi, skarcę cię i postawię ci to przed oczy. Kiedy słyszymy coś o karze, to jest trudne, ale Bóg chce do takich ludzi, którzy mają serce zatwardziałe, do tych, którzy z jednej strony niby są w narodzie wybranym, niby są w narodzie może polskim, który tyle otrzymał od Boga łask, ale z drugiej strony nie żyją tak, jak powinni. Są tymi, którzy wykorzystują tę swoją pozycję do tego, aby uciskać innych. To są ludzie, którzy często mają serce zatwardziałe. I dzisiaj przed Ewangelią był cytat z Psalmu 95. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie słowa Pana. Bóg najpierw wzywa do nawrócenia, by serca twarde, które nie słuchają, są zatwardziałe. Były sercami, które zmiękną. Bóg upomina się o tych najmniejszych, bezbronnych. Daje czas na nawrócenie, ale upomina się w swojej sprawiedliwości o tych, którzy cierpią. Jeżeli tutaj na ziemi ta sprawiedliwość nie zostanie w pełni dokonana, Bóg na pewno za tych, którzy cierpią, upomni się w przyszłości, kiedy staną przed Nim na sądzie. Znamy tę przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Ten, który był pod domem tego bogacza, cierpiał, nic nie otrzymywał. Bóg upomniał się po jego śmierci i dał mu nagrodę. Może ty masz takie doświadczenie, że jesteś osobą właśnie niesprawiedliwie skrzywdzoną. Pamiętaj, że Bóg się o ciebie upomina i ciebie zna. Zna twoją historię, tak jak znał historię tych ludzi, którzy cierpieli za czasów proroka Amosa. I dlatego posłał tego proroka, aby się o nich upomnieć. Więc ta dobra nowina dzisiaj z jednej strony
ubogim chcę powiedzieć: Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg upomni się o ciebie, o twoje cierpienie, które jest w twoim życiu. Upomni się też i o cierpienie tego malarza, którego wczoraj spotkałem, który został tak doświadczony przez ludzi, którzy go oszukiwali, którzy zadawali mu cierpienie, a dzisiaj żyje tak, jak żyje. A z drugiej strony, jeżeli jesteś osobą, która ma pozycję, osobą, która coś znaczy, Bóg mówi do ciebie: nie zatwardzaj swego serca. Bądź tym, który słyszy przykazania, który respektuje Boga i Jego prawo. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.